Witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj pokażę przepis na rajbak. Jest to placek ziemniaczany, przygotowywany na bazie surowych ziemniaków z dodatkiem odrobiny boczku, cebuli, słoniny, kiełbasy, w zależności od tego, jak kto co najbardziej lubi. Przepis nadesłał Tomek Stankiewicz, czytelnik pozytywnej kuchni. Dzięki i pozdrawiam. I zapraszam. Nie mam słoniny ani kiełbasy, więc użyję tylko boczku. Pokroję go w drobną kostkę. Przysmażam go na suchej teflonowej patelni, a jak się zrumieni, dodaję cebulę. Ziemniaki rozdrabniam w blenderze albo ucieram na tarce. Odciskam na durszlaku. Do ziemniaków wbijam jajka. Dodaję boczek z usmażoną cebulą. Dosypuję mąkę, doprawiam solą i pieprzem i mieszam. Wlewam też gorące mleko. Dobra rada od Tomka, pieprzu musi być naprawdę dużo. Ziemniaki wylewam na dobrze natłuszczoną blaszkę. Powinna być dosyć spora, bo im wyższy rajbak, tym dłużej i trudniej będzie się piekł. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piekę około 1,5 do 2 godzin. Z wierzchu rajbak powinien być rumiany, a środek sprawdzam patyczkiem. Smacznego!